Odcinek 23. Opowiadanie Wiedźmin Fantazja. Opowiada Baji Duży Malczumistrz. Tylko dla was, moi mili. Odcinek obrady przed świętą krucjatą Śródziemia. Preludium. Nowy akt. Obrady. Część pierwsza. No, moi kochani, zasiądźmy do stołu. Czas na obrady, moi mili. Czas na obrady. Michał, słuchaj, zasiądź po mojej prawicy. Reprezentujesz niebo na ziemi. Nieważne w jakim wymiarze jesteś, czy to jest wymiar senny, czy astralny, czy święty, czy fantastyczny, czy niebiański, czy ziemski, czy kosmiczny. Reprezentujesz niebo na ziemi, zasiądź po mojej prawicy. To mówi ja, król Aragorn, syn Aratorna. Siadaj, chłopie. Siadaj, Serafinie Malczu. Siadaj, Serafinie Malczu, dobrze? Dobrze, Serafinie Michale? Dobrze. Będę cię nazywał Serafinem Malczem, bo tak widniejesz w Księdze Świętej, Księdze Życia. Ale będę cię nazywał Serafinem Michałem. No dobrze. A dla niewtajemniczonych to ja mówię. Zasiadamy teraz do stołu obrad. Wszyscy jak jeden mąż. Cała drużyna Białego Wilka oraz drużyna Pierścienia dawna, czyli Legolas, Gandalf, ja, ty, Gimli, przyjacielu, krasnoludzie, oraz wysłannicy z Rohanu i oczywiście też nie mogło zabraknąć u nas też Froda Bagginsa, ale ty Frodo już ty jesteś po prostu jako gość specjalny. Spoko, spoko, kurde, spoko, spoko. Chętnie posłucham. No to właśnie. Froda jakby co i hobbitów nie będziemy ciągać na wyprawy na krucjatę. Frodo będzie i hobbici stacjonować na stałe w Minas Tirith i będą pomagać w przygotowywaniu po prostu lekarstw, ziół, jedzenia, a także podnosić morale naszego wspaniałego miasta, jakim jest Minas Tirith. Dobrze, Frodo? Dobrze? Oczywiście, oczywiście! Morale przede wszystkim! No, to słuchajcie. Chcę się z wami podzielić pewną ważną informacją. Otóż mówię wam. Nasz kontrwywiad to za każdym razem, kochani, kiedy dostaniemy jakieś konkretne informacje o jednostkach, budynkach, armiach wroga i o kontynencie wroga, bo rozumiecie, nasz świat, Śródziemie, jest połączone z kontynentem Ezela, czyli z Mordorem, tak? No tak. I ten kontynent jest otoczony górami, więc nazywamy go oddzielnym kontynentem, do którego nikt nie wchodzi, no bo po co się pchać do orków, co nie? To jest kontynent Ezela, czyli Mordor. Czyli mroczny kontynent Ezel, czyli po nowemu, czyli Mordor. My do Mordoru was nie pchamy na razie. Na razie nie mamy potrzeby was pchać do Mordoru, ale wróg panoszy się niemożebnie, kochani. Niemożebnie się panoszy, skurkowańce są totalne. Nasz kontrwywiad rohański, kochany, po prostu doniósł nam. Wybaczcie, że się jąkam, ale to jest podniosła chwila. Doniósł nam, że wróg zbudował 5
wiesz mroku. I z czym się je? Te pięć wież mroku są rozlokowane po całym naszym świecie Śródziemia. I jedna jest nawet gdzieś w okolicach Rivendell i w okolicach Morii też coś jest, u podnóża Morii coś wyrosło. No po prostu, no wszędzie się wpieprzają, gdzie chcą ci czarni magowie, tak? No ja rozumiem. Ale z czym, a co to za czarne mroczne wieże? A pan jak ma na imię? No ja jestem Jaskier, tak? Ja jestem Jaskier. Ja będę śpiewał o pieśni takie, że no to dobrze, to Jaskier słuchaj. A ty Jaskier jesteś bitewny mag czarodziej? Nie, ja jestem bitewny bard. Bardzo odważny bard jestem. Dobrze, Jaskier, słuchaj. Jest pięć wież mroku. Każda z nich jest pilnowana przez armię orków, goblinów, etc., etc. I każda z nich ma w sobie ukryte mroczne kule, tak zwane Milanhindry, mroczne kule. I są one porozrzucane po całym kontynencie Śródziemia, we wszystkich naszych sojuszniczych państwach i przy Helmowym Jarze. I jedna z nas, ta wieża, która jest najbliżej, znajduje się na północ od Minas Tirith. Nie sposób przeoczyć. Skurwysyńsko stamtąd śmierdzi. Po prostu. Siarką, gównem i innym chujostwami. Po prostu. I przy okazji ziemia gnije. I po prostu będziecie mieli za zadanie, a jeszcze dodam, jest pięć, ale te pięć wież zasila wielką czerwoną wieżę Murgot, tak? Wielka czerwona wieża. I w tej czerwonej wieży znajduje się czerwona kula, bo tamte poprzednie to są czarne kule, a tam jest czerwona. Taka wielka czerwona kula. I, moi kochani, wy te czarne kule będziecie musieli zniszczyć, żeby móc odciąć zasilanie tej czerwonej wieży, po prostu. I jak czerwoną wieżę odetniecie od zasilania, to od razu łączność z tymi wszystkimi przydupasami szatańskimi, jakimiś orkami, padnie. A jak wy łączycie tą łączność, to po prostu zniszczycie tą czerwoną wieżę i wszystkich tam przydupasów szatańskich, lucyferiańskich, którzy tam się znajdują. Po prostu, rozumiecie? No rozumiemy. A co się znajduje w czerwonej wieży? W czerwonej wieży znajduje się obraz, a raczej bym powiedział, że lustro Mordoru. I w tym lustrze można zobaczyć, podejrzeć, co robi syn Saurona Ezel. Po prostu zdobędziecie to dla nas, dla naszego kontrwywiadu, żebyśmy na bieżąco mogli dawać wam znać, co, gdzie, jak robić w sprawie krucjat przeciwko infrastrukturze zła i ciemności na naszym Śródziemiu. Bo musimy zdobyć lustro Mordoru. Rozumiecie? Rozumiemy. Tych mrocznych wież jest
5. Rozpoczynam wielką krucjatę Śródziemia. Resztę, ale zanim co, to zapraszam was do stołu. Jedzmy, bawmy, radujmy się i przede wszystkim musicie odpocząć porządnie przed krucjatą Śródziemia, przed krucjatą na Mroczne Wieże, więc zanim co, zanim wyruszycie, wszyscy moi ziomalki i bohaterowie, i ty Legolasie, i ty Gimli, i ty Gandalfie, Gandalf, bo pójdziesz z nimi razem z czarodziejem Michałem, wiem, że się znacie, wiem też, wiem Gandalf, że się znacie, bo też to widziałem, że objawiałeś się Michałowi podczas tam wizji sennych. Wiem, że nawiązaliście kontakt, wiem, że byłeś protegowanym po prostu Gandalfa, też po błogosławieństwu magicznym. Także czarodzieju Michale, teraz macie czas dla siebie, odpocznijcie tam na przykład tydzień, dwa, ile będziecie potrzebować. A jak odpoczniecie, to zgłosicie się wszyscy do mnie, wszyscy moi herosi, i będziemy dalej kombinować i zaplanujemy ładnie, po prostu dalej pójdziemy z krucjatą i wyruszycie na krucjatę na Czarne Mroczne Wieże. A teraz odpoczywajcie. Do biesiady! Czas zasiąść! Czas na jadło i miód pytny! Do widzenia, do usłyszenia! To byłem ja, czyli Malczubis, a to jest opowiadanie Więzień Fantazja. Preludium do krucjaty Śródziemia. Wyprawa Morgur. Hej!